pięciu kolejkach. No i zobaczymy, kto tu dzisiaj zdobędzie trzy punkty, czy rozwój. Po raz pierwszy w tych spotkaniach jak na razie to nie zdaje efektu, bo sporo bramek traci rozwój. Akcja Radomiaka. Jest Szuprytowski, zdecydował się na uderzenie, poprzeczka! Ależ niewiele zabrakło. Jest wysoki Lepiarz, jest Gałecki, to właśnie na nich może liczyć w polu karnym rozwój. Tymczasem mamy uderzenie! Znowu interweniuje dobrze defensor Radomiaka, tym razem był to Grudniewski, no i rusza Radomiak z kontratakiem. Jest Leandro, kapitan Radomiaka, faulowany przez Baranowicza. No i musi uspokajać zawodników obu zespołów, bo już widzimy, tutaj zaczyna się mała bójka pomiędzy graczami rozwoju i Radomiaka. Kuliński. Dośrodkowanie, jest uderzenie Michała Płonki, a snajper gospodarzy. Musi pełnić Michał Płonka. Tymczasem piłka do Leandro. Leandro świetnie nawinął Gancarczyka, uderzenie. Ale świetnie sparował piłkę Golik. Jeszcze raz spróbuje Leandro. Leandro w dryblingu. I nie ma rzutu karnego. Ukarany żółtą kartką Leandro. W tej części gry nie zakończyło się żadnym groźnym strzałem. Może jeszcze rozwój? Ale może jednak nie. Zmiany w jedenastce. Rollins, który strzelił bramkę w ostatnim spotkaniu ligowym z Olimpią. Elbląg strzał. Czy Kuliński? Czy Płonka? Płonka! Poprzeczka! Jeszcze będzie dobitka! Nie ma gola! Ależ miał teraz okazję kapitalną Kaletka! Katowickiego zespołu. Leandro. Dośrodkowanie na dalszy słupek. Ta piłka skozłowała. W klasie strzelił bramkę Widzewowi. Wówczas Legia wygrała 5-1. On był strzelcem jednej z bramek. Tymczasem rozwój. Zobaczmy, będzie okazja. Minął się z piłką Mońka. Zaledwie w 5 spotkaniach 10 bramek straconych przez katowicki zespół. A tymczasem Mońka. Nie dojadł. Będzie okazja. Zobaczmy. Nie ma gola. W polu karnym Radomiaka już przepychanki. Zobaczmy. Dobre dośrodkowanie. I znowu ta piłka. Wspominałem. Także Michał Kaput, który był ostatnio w jedenastce kolejki. Tymczasem mamy okazję dla rozwoju. Nie wiem. Walczyć o utrzymanie tutaj w tej drugiej. Na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Dobre uderzenie Leandro, ale dobrze interweniuje Bartosz Golik. W boisku czy ta gra do przodu nie wyglądałaby lepiej w przypadku graczy rozwoju. Atne. Szukał swojej szansy Suchanek, ale w porę uprzedził go Golik. Rozwój. Mońka popełnił błąd i teraz będzie okazja dla gospodarzy. Ruszył Łączek. Dobre podanie, jest niedojad, niedojad! Będzie okazja i gol! Kamil Łączek wpisuje się na listę strzelców kapitalnie. W tej sytuacji zachowali się piłkarze rozwoju Katowice. Świetne zagranie. Najpierw do Łączka, ten wypuścił niedojada na napastnik gospodarzy. Oddał piłkę do wahadłowego gospodarzy. 1-0 w 78 minucie. Radomiak wykona rzut wolny. Dośrodkowanie i kapitalna teraz interwencja Golika. Gancarczyk jeszcze celebruje wykonanie tego rzutu wolnego, gdzieś wybił tę piłkę daleko, chyba tylko po to, żeby usłyszeć końcowy gwizdek w tym spotkaniu. Rozwój Katowice pokonuje Radomiaka.